Nieco ponad rok czasu. Tyle trwało wybudowanie tego wyjątkowego obiektu sportowego, który powiększa infrastrukturę miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, tym razem ukierunkowując się na młodych zawodników trenujących koszykówkę. Łączna kubatura obiektu to blisko 30 tysięcy metrów kwadratowych. Do dyspozycji koszykarzy są tu 3 pełnowymiarowe boiska do gry. Do tego oczywiście całe zaplecze sportowe oraz naturalnie trybuny, które jednorazowo pomieszczą kilkuset kibiców. Śmiało możemy chwalić się tym, że to jeden z najlepszych tego typu obiektów w Polsce. Udało się kolejny obiekt dla kolejnej dyscypliny. Przed nami kolejne, mam nadzieję, że uda się jeszcze dla piłkarzy, bo tego na pewno brakuje, stworzyć krytą halę. A tutaj setki, dziesiątki młodych dzieciaków zamiast przed komputerem będą ganiać, będą trenować. No i mam nadzieję, że wyrosną na tych, których mamy z tyłu, czyli na reprezentantów pierwszoligowego Stalmetu. Co więcej, nowy obiekt na sportowej mapie Zielonej Góry to także nowe możliwości i jeszcze większe pole działania dla koszykarzy w ogóle, ze względu na jego multifunkcyjny charakter. Możemy tutaj zrobić turnieje rangi mistrzowskiej, właściwie w wszystkich kategoriach wieku, od ćwierćfinałów do finałów skończywszy. Możemy robić znakomite turnieje międzynarodowe, ponieważ ta hala spełnia w 100% wymogi takich turniejów młodzieżowych, międzynarodowych. Może tutaj trenować reprezentacja Polski, kadry młodzieżowe. To, myślę, daje nam wszystkim tutaj w Zielonej Górze interesującym się koszykówką nowe pole do jakby poszukania w sobie jeszcze większej chęci, pasji do śledzenia tego sportu. Zielonogórska hala koszykarska zdecydowanie może być wzorem, jeśli chodzi o obiekty sportowe w naszym kraju, zwłaszcza jeżeli mówimy o obiektach szkoleniowych. Doskonale wie to Rafał Czarkowski, przez lata związany z koszykarskim krajobrazem Zielonej Góry. Jest to wydarzenie historyczne dla Zielonej Góry, no, szczególnie tutaj dla SKM-u, dla Akademii, która będą miały jedną bazę, nie trzeba będzie po tym mieście jeździć raz do tej hali, raz do tej hali. No dzięki temu też, bo jeszcze jest jedna taka organizacja młodzieżowa, jest, którą prowadzi pan trener Uwalin, Green Star. Dzięki temu my też skorzystamy i będziemy mieć swoją bazę na Wyspiańskiego. Także dla całej tej młodzieży koszykarskiej na pewno jest to, tak jak wspomniałem, historyczne wydarzenie i no, teraz tylko szkolić, czekać na efekty. Dodajmy, że hala do koszykówki kosztowała nieco ponad 12 milionów złotych, z czego 2 miliony to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.